wiesz, kto do ciebie przyszedł? Święty Mikołaj! Chyba byłaś grzeczna. Chcesz sprawdzić, co jest w środku? Co tam jest? Co tam jest? Jajo! Coś jeszcze tam jest? Chodź, sprawdzimy. Świąteczne skarpetki! Ale czekaj, coś jeszcze tam jest. Uwaga! Buteleczka! Proszę, tu mama kładzie. I chyba jest coś jeszcze. Jeszcze są czekoladki. Ale masz prezenty fajne. Kochani, witam Was w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj są Mikołajki. Jak widzieliście, Wiktoria otworzyła swój prezent. A ja będę otwierała kalendarze adwentowe. Może dzisiaj zaczniemy od czekoladek. Szóstkę mamy tutaj. O. I dzisiaj jest Święty Mikołaj w czekoladce, ale jaka duża jest ta czekoladka. Naprawdę jest spora. Uwielbiam tą czekoladę. I teraz pora na to duże, duże pudełeczko. Jestem bardzo ciekawa, co w nim jest. Więc otwieramy. O, jeszcze zaklejone taśmy, więc ja może przerwę. Fajne malutkie lampki, takie w kolorach biało-szarych. Naprawdę są ekstra i bardzo mi się przydadzą. A ja teraz idę się ubierać, coś zjem. I czekam na Daniela siostry, bo ma przyjechać do Wiki. Co mamy, Nela? Jaką? Jeden? Co to jest? Owieczka! Proszę. Ty zostaniesz Świętym Mikołajem? Dawaj na czapkę. Na głowę. Poczekaj. Oddawaj! Przed chwilą poszła Daniela siostra, przyniosła Wiki prezent, ale nie mam już czasu, żeby wam pokazać, bo zbieram się, muszę jeszcze dojechać, zapisać się do fryzjera i jadę szybciutko do pracy, więc odezwę się do was jak wrócę albo już jutro. Dzień dobry moi drodzy, już jestem w domu, wróciłam z pracy i słuchajcie, dostałam przecudowny prezent na Mikołajki, więc za chwilę wam go pokażę. Tak ten prezencik wygląda, jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, bardzo fajnych rzeczy, więc będę wyciągała wszystko po kolei i wam pokazywała. Zacznijmy od słodkości. Pierwszą słodkością jest krówka, krem archaidowy karmel z solą w tubce, wegańska, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakowała. Następny Kit Kat o smaku zielonej herbaty, który również chciałam przetestować i spróbować. Kit Kat różowy, którego również nigdy nie jadłam. Bałwanek z Milki. Herbatka owocowa taka naturalna. Myślę, że będzie naprawdę dobra, bo ja herbatki owocowe bardzo, bardzo lubię. Antyperspirant. Arbuzowy. Wygląda bardzo fajnie. Do tego takie lampeczki. Fajnie będą wyglądały na zdjęciach, albo nawet wykorzystam je w filmikach. Maseczka z garniera, która bardzo mi się przyda. Zrobię sobie taki dzień spa, a raczej wieczór spa i ją wtedy użyję. Jest to maseczka w płachcie, chyba w większości bardzo dobrze znana. I ostatnią już rzeczą, ale chyba najsłodszą z tego całego prezentu, jest taki kotek, który nakładamy na oczka, ale ja będę go używała do maseczek, żeby przytrzymywał mi włoski. Jest on z Pepco i jest naprawdę przeuroczy, jak widzicie. Ma tutaj takie złote uszka. Bardzo mi się podoba, więc powiem wam tak szczerze, że dużo jest tych rzeczy tu, ale jestem z prezentu bardzo, bardzo zadowolona.
Naprawdę jest super. Więc takie oto moje super prezenty. Teraz idę do Wiki, bo przed chwilą wróciłam, tak jak mówiłam, z pracy. Musiałam się jeszcze przebrać. I teraz mogę się relaksować. Zobaczcie, kogo mam. Wikunia. Buziaczka dasz mamie? Nie jeden buziaka. Hop. Hop, 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 hop. Proszę bardzo. Jest Wikunia. I Lilunie. Moi drodzy, teraz na Fotoboom jest super promocja, bo dwa kalendarze kosztują 40 zł, bez złotówki. Plus macie ode mnie minus 10%, więc jeśli jeszcze nie zamawialiście prezentów mikołajkowych, czy to też świątecznych, to możecie teraz skorzystać, bo naprawdę bardzo się opłaca. Prezencik na jutro gotowy, czeka pod choinką, aczkolwiek poustawiałam sobie tutaj różne prezenty z kalendarza adwentowego, a resztę pudełka zaniosłam do drugiego pokoju, żeby nam po prostu nie przeszkadzało. Michał Daniel z siłowni i zobaczcie, spotkał świętego Mikołaja. Nie zwracajcie uwagi na moje czoło, to jest właśnie to zadrapanie. I w takim pięknym, czerwonym opakowaniu, pudełeczku była naprawdę śliczna bransoletka ze znakiem nieskończoności, srebrna. Ja mam tą swoją złotą. I będę miała teraz taką drugą na zmianę, srebrną. No powiem Wam, że piękna jest. Naprawdę bardzo mi się podoba. Mikołaj trafił w mój gust. Dzisiejszy dzień dobiega już końca. Zdaję sobie sprawę, że ten vlog był naprawdę bardzo krótki. Ale większość dnia byłam w pracy, więc no oczywiście tam nic nie nagrywałam. Będę się powoli z Wami żegnała, tak patrzę, bo Wiktoria mnie udrapała i mam ślad. Dobrze, nie zwracajcie na to uwagi. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że 14 idę do fryzjera i zmienię swój kolor włosów, więc będzie się coś fajnego działo, aczkolwiek nie wiem, czy Wam to nagram i czy tego dnia będę nagrywała vlogmasa, ponieważ pracuję od 6 do godziny 14. Na 15 mam fryzjera, potrwa to pewnie około 2 godzinek, więc myślę, że prawdopodobnie nagram jakiś inny film. Więc moją metamorfozę zobaczycie 15 grudnia. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam z całego serduszka, że ze mną jesteście i widzimy się już tradycyjnie jutro. Pa, pa, buziaki!